Kilkusetosobowe protesty po wyroku TK w sprawie aborcji. Kilkusetosobowe protesty organizowane m.in. w ramach strajku kobiet odbyły się we wtorek 3 listopada, w co najmniej kilku miastach w całej Polsce, m.in. w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie. Protesty są pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Trybunał 22 października orzekł, że przepis tzw. ustawy o planowaniu rodziny z 1993 roku, zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. Przemówienie Magdaleny Adamowicz. Strajk kobiet w Trójmieście rozpoczął się przed siedzibą Radia Gdańsk w Gdańsku Wrzeszczu. Jesteśmy w miejscu, które symbolizuje wszystkie media publiczne w Polsce, a raczej to, co z tych mediów zostało. Prezydenta Pawła Adamowicza zamordowała nienawiść. Mówię to tu, bo największym i najgorszym źródłem tej niewyobrażalnej nienawiści Polaka do Polaka są media publiczne. A publiczne zostało w nich wyłącznie to, że musimy wszyscy je finansować. Każdy z nas opłaca te wszystkie bezwstydne kłamstwa, ten niewyobrażalny hejt, to gorszące nas wszystkich szczucie jednych Polaków na drugich Polaków, powiedziała podczas manifestacji żona byłego prezydenta Gdańska, europosłanka Magdalena Adamowicz. Po demonstracji przed budynkiem radia demonstrujący ruszyli do centrum Gdańska. Warszawa, protest przeciw ministrowi edukacji. Natomiast w Warszawie kilkadziesiąt osób protestowało przeciw ministrowi edukacji Przemysławowi Czarnkowi. Demonstracja rozpoczęła się w popołudniu przed gmachem resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Protestujący trzymali w rękach transparenty z napisami Czarnek w gwiazdka 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 aj, faszyzm nie przejdzie oraz dość indoktrynacji. Skandowali, szkoła wolna od kościoła i Czarnek, szkoła to nie garnek. Spod siedziby Ministerstwa Nauki uczestnicy protestu ruszyli w kierunku Uniwersytetu Warszawskiego. Policja zablokowała dwa pasy jezdni na placu Trzech Krzyży, a następnie na Dragcie Królewskim. Demonstranci doszli do Pałacu Prezydenckiego, gdzie manifestacja się zakończyła. Lublin, blokada przejść dla pieszych. W Lublinie kilkadziesiąt osób chodziło po przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Sowińskiego i Radziszewskiego na miasteczku akademickim. Kiedy na ulicach potworzyły się korki, ruchem zaczęli kierować policjanci, którzy następnie wyznaczyli objazdy. Wtedy protest przeniósł się na inne przejście dla pieszych, na ulicę Głębokiej. Tam znów policjanci kierowali ruchem i co jakiś czas samochody były przepuszczane. Wybór, na krakowskich Błoniach z kolei około 400 osób wzięło udział w proteście, Światło Wyboru, zorganizowanym na krakowskich Błoniach. Akcja polegała na utworzeniu napisu, wybór, i kształtu błyskawicy. Aby napis i błyskawica mogły rozbłysnąć, uczestnicy protestu przynieśli lampki, lampiony, zapalniczki. Zgromadzenie przebiegło spokojnie, przekazał rzecznik prasowy małopolskiej policji, Sebastian Gleń. W Małopolsce we wtorek odbył się też protest na rynku w Myślenicach. Łódź, protest przed siedzibą PiS w Łodzi. Kilkaset osób zebrało się o godzinę 17 przed siedzibą PiS, gdzie od kilku dni stoją doniczki z kwiatami i palą się znicze. Potem uczestnicy spaceru przeszli Aleja Kościuszki do Placu Wolności, zatrzymując się po drodze na skrzyżowaniach, by wysłuchać przemówień wygłaszanych przez liderki, m.in. z ruchu Dziewuchy Dziewuchom. Trasa przemarszu, podobnie jak podczas wcześniejszych protestów, była nieznana do ostatniej chwili, nad bezpieczeństwem czuwała policja, która kierowała ruchem. Poznań, protest w reakcji na zapowiedź MEN. Natomiast organizatorzy poznańskiej demonstracji na PL Wolności podkreślili, że manifestacja w sprawie wyroku TK jest także reakcją na zapowiedź szefa resortu edukacji dotyczącą wyciągnięcia konsekwencji wobec nauczycieli, którzy mieli namawiać uczniów do udziału w dotychczasowych protestach. Pikieta rozpoczęła się godzina 19. Protestujący, skandując m.in. Moje ciało mój wybór, myślę czuję decyduję, i Solidarność naszą bronią, przemaszerowali przed gmach kuratorium oświaty.
Na drzwiach budynku manifestanci zwiesili tekst 15 tez obywatelskiej reformacji laickiej. Wezwali w nim m.in. do zerwania i renegocjacji konkordatu. Według szacunków policji w proteście wzięło udział ok. 600 osób. Wrocław, zablokowane ścisłe centrum miasta. We Wrocławiu około 300 osób zablokowało ulica Kazimierza Wielkiego w ścisłym centrum miasta. Protestujący usiedli na jezdni i uniemożliwili przez blisko 2 godziny ruch kołowy. Policja wyznaczyła objazdy. W ocenie policji było spokojnie, nie odnotowano incydentów. Orzeczenie TK nieopublikowane w ubiegły piątek do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowelizacji przewidujący wprowadzenie nowej przesłanki umożliwiającej przerwania ciąży. Aborcja byłaby możliwa w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, nie umożliwiałoby jej wystąpienie innych wad rozwojowych. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Rządowego Centrum Legislacji, orzeczenie TK powinno było zostać opublikowane najpóźniej 2 listopada, co jednak nie nastąpiło. O konieczności dyskusji nad propozycją prezydenta mówił we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk, pytany o termin publikacji wyroku TK.